Siema, tutaj Spartiatix, a dzisiaj gramy sobie full AP Jaxem na dżungli. Niestety chciałem na topie, ale oczywiście tak mnie wylosowało. Także gramy sobie na dżungli znowu. No i co, full AP Jax. Pójdziemy sobie pewnie po jakiegoś hextecha czy coś. Przypominam oczywiście o zostawieniu suba na kanale, o zostawieniu oceny pod filmem. Nie, Grzysiu? Moje gruby. No, także gramy sobie tym AP Jaxem. Tam sporo osób prosiło tego Jaxa. On kiedyś tam był, tam w jakimś tam starych filmach na tym kanale. Ale no, w sumie to było bardzo dawno temu, nie wiem, który to był sezon. Znaczy to był chyba początek 6. sezonu, coś takiego możliwe, tak mi się wydaje, ale jak chcecie to sprawdźcie. No, także dużo czasu minęło, więc można spokojnie nagrać ten. O kurde, tu jak się robi dolną dżunglę całą, to jest trzeci level. A nie, tam też jest przecież. Co ja pieprzę. No, także robimy sobie to. Dobra, weźmy sobie to szybciutko. Jax jest w sumie dosyć silną postacią. Pod AP może nawet całkiem ciekawie działać. Zagram sobie jakiegoś Hextecha, Ginso, Lichbane'a, Rabadona, na shortówę. No nie wiem właśnie, czy pod takie coś, czy pod takie wybuchanie zagram. Jeszcze zobaczymy. Ale na pewno jakiś Rabadon tu będzie. Może Morello się pojawi, nie wiem w sumie. Czy Morello tu będzie. Na pewno nie gramy pod build żaden z kroplą ani nic, bo to debilne dosyć. Także zagramy sobie pod taki build jednak. No i co mogę powiedzieć, no. Powinno być dobrze. Jax jest strasznie silną postacią. Na broń się zwłaszcza. A dodatkowo full AP. Sporo obrażenia z W, z R. No i może być nieźle. Pod Q on też ma skalę od tego. On nie ma tylko pod E tej skali, także powinno nawet nieźle to działać. Powinno nawet. Ale czy będzie? Z E chyba miałem na hita. Te małe mopki, także zrobimy sobie coś takiego. No, jest tak, fajne. No ale dosyć dużo HP się traci, kurde. Kurdi, jak to mówi pewien streamer z dreadami. Dobra, wejdźmy tam. Przerzuć go, błagam. Elo, ha! Proste. Ładnie to wyszło. Tylko mogłem trochę inaczej zagrać. Nie musiałem tu flesza marnować, ale spoko. I tak spoko. Mamy hajs. Polecimy chyba item na dżunglę. Na AP, tak mi się wydaje. To będzie nawet nieźle działało. Czekajcie, czy to się w ogóle nagrywa? Dobrze, nagrywa się. Pięknie. Piękna muzyka w tle, żebyście się trochę odchamili. Jakaś gitara czy coś. GG Report Malfet. W sumie Singed na topie z tym gównem i z kroplą. Całkiem ciekawe. Ludzie grali nawet kilka tych małych medziai na tym Singedzie. Całkiem fajne. Całkiem fajne, bo to zwiększa. Czy to jest unikatowe teraz? Nie, nie jest. Nie zmienili tego. Myślałem, że to zmienia, bo to jest 25% zwiększa użyty moc potionu. Ale czy to zwiększa też moc tego? Nie jestem pewny. W sensie, no. Nie jestem pewien, czy to też tak na to działa. Chyba mnie widzieli. Nie. Chyba mnie widzieli. Dobra, zróbmy sobie szybko wilki. No i co to? Wielkie zrobimy. Bluza 50 sekund, okej. No to jeszcze zrobię chyba sobie też. Haha, don't lie, dude, please. Co tu się dzieje? Aj, wytnę. Nie mogę. Ci ludzie czaternie se urządzają. Dobra, 0-2 jest jak na razie. Kurde, chciałem, żeby ta gra potrwała do takiego ultra late game'u, żebyśmy sobie sprawdzili, jak serio działa. Bo jestem ciekawy, jak działa taki full AP-owy Jaxik. Jestem ciekawy, jakby to działało. Kiedyś to nagrywałem, tak jak mówię, ale to było strasznie dawno temu. Sporo się zmieniło tamtego czasu. Dobra, zróbmy sobie to. Chyba to zesmajtuję. Albo nie, poczekamy sobie na blue ze smajtem, bo jeszcze mi gościu przyjdzie. Ale wątpię w to, to jest jednak brąz. Także raczej tu ludzie nie przychodzą. Jedynie, no to czy wolałem grać na topie, bo pewnie jak długo będziemy farmić tym Jaxem, bo Jax bez itemów jest dosyć słaby. Właśnie taka postać, że wiecie, trzeba mocno wyfarmić, żeby tutaj cokolwiek tym robić. Dobra, to sobie zesmajtujemy spokojnie. Amumu tu gdzieś był.
O, będziemy mieli szósty level już, także też spoko. Okej, mam 32 AP z tego mam 30, aha, czyli mam 2 z run, okej. Wziąłem runy na attack speeda. No, bardziej się tu przydadzą. Jednak, żeby jakoś to zrobić, tą postać. Ona nie ma many w ogóle. Ludzie, robimy ją. Nie wyjdzie tu nic. Puszujcie to. Czekajcie, bo ja... O kurde, może być na redzie. Tylko czy ja go zrobię? To jest pytanie. Chodź tu. Dobra, zrobię to spokojnie. Zesmajtuję sobie to, żeby mieć trochę HP. No i ci chyba nie będą bić, tak mi się wydaje. A nie, idą, idą, dobra. Nice! Kurde. Prosto. Nawet nieźle mi to E weszło, wlazło, ten timing. Kurde, od razu jak mu minął ult barda, od razu dostał stuna. Nice. Nice. Jezus Maria, ci ludzie. A nie, chyba nic się nie zmieniło na tym czacie. A nie, zmieniło się, dobra, bo to było tu. No, ale mało i tak piszą. Zazwyczaj ludzie piszą jeszcze więcej, zamiast się skupić na grze. No, to jest dobra rada, żeby się skupić na grze. Będziemy mieli H45% CDR-ów, także spoko. Telefon jakby, co? Grzesiu, wiecie, to firmę po prostu prowadzi. Weźmiesz ze mnie. A się. Tutaj wynajmuję mieszkanie. Wiesz, różne mieszkania, na Wynajmuję przykład mi. mieszkanie. Dla youtuberów i różnych innych takich dziamdziaków. Dla dziomdziaków. Pójdźmy sobie na mida teraz na szybkości. Zabijmy. O, to Janę powinienem zabić z łatwością. No. Ten na mumu. Oho, wiedzą o mnie? Ta, wiedzą. Zabili mnie na spokojnie. No, zabiliby mnie. Oni mają dużo CC-ków strasznie było. Ogólnie to jest taki minus tego Jaxa, że wiecie, niby wpadacie i zabijacie, ale to jest taki trochę asasynowy build, że no nie macie za bardzo potem nic już. Nice. Dobra, chciałem tylko asystę, także spoko wyszło. O kurde, o kurdi. Co? No nie wiem, czy ta gra potrwa dłużej niż 20 minut, tak się teraz zastanawiam. Malphite się załamał, Orianna się załamała, ten typek się załamał. Może być ciekawy, powiem tak. Z tym redem powinienem szybko zrobić to Drake'a. No. Widzicie, no Jax jest strasznie mocną postacią. Mało ludzi coś gra, tak mnie to zastanawia, czemu. W sumie taka mocna postać. Dobra, wzięte. Weźmiemy sobie szybko jeszcze to. Zastanawiam się, czemu tak mało ludzi gra tak mocnym czempionem. To jest dziwne. Zwłaszcza na bronzie, gdzie walk 1 na 1 jest bardzo dużo, a Jax jest jednym z najlepszych czempionów do 1 na 1. Dzięki swojemu E, swojemu wzmocnieniu autoataków, swoim armorom i tym i rezystom. Strasznie mocny. I jeszcze ma doskok. Kurde. Strasznie dobry czempion. A ludzie nie doceniają. Ja nie wiem, czy Malphite nie pożdawka. Zobaczcie, co tu się dzieje. A nie, dobra, on grał chyba. On się trochę wypieprzył. Nieważne. Pójdziemy chyba pierwszego sobie Hextech, tak mi się wydaje. Będzie nawet fajnie działało. Ten ma już ze 100 farby, nie? No 90, kurde. 2-1 ma. O, widzicie? Ma 2 te. No wiecie, to nie działa tak, że podwójnie dają. A nie, kurde. A nie, daje, jeden daje tylko HP dodatkowe, widzicie?
Więc wiecie, ale dają obydwa ten efekt wzmocnienia heala, także to jest strasznie mocne. A widzę, że już nie odświeżyli Jaxa, czy odświeżyli? Jax, tak? Nie wiem nawet, czy on coś miał zmieniony od zawsze. Tego co widzę, to wygląda jak w pierwszym sezonie. No, mało się zmieniło bardzo u Jaxa, dlatego taki OP. Boże, ten Malphite. On go pod turę tam wypieprzy zaraz. Ja pieprz. Tylko ten botlane co radzi. 93 farmy. Nice. Jak dobrze farmią w tym silverze, bo to silver. No. Jak dobrze tu farmią. Prawie jak ja na dżungli. Nie, dobra, dużo lepiej. Protobelt, nie, ciekawe. Ciekawa rzecz, protobelt Eni. Czy on tu będzie szedł? Wątpię w to. O kurde, o kurdi, zabili go. A ten Malfet, no przefarmiona będzie ta gra, przefarmiona. Hexehexe zbudujemy. I tak myślę, że potem Ginso, może albo Ginso, albo Lich Bane, albo tego. Ale chyba nie będę leciał. Ani Ginso, ani nasz Ortufo. Kasę polecimy taki build pod wybuchanie typów, że wskakujecie w trzeci atak gościa nie ma. Tu będzie chyba szedł ten Amumu. Tylko ja tych dwóch nie wypieprzę chyba. Chociaż jest szansa niby. Nie, dobra, tam jest Amumu. Idę na niego. Powinienem go zabić, jeżeli nie będzie uciekał. Nie wiem, czy tam mu do mnie nie idzie. O cholera. Dobra, a mu do mnie idzie. No, widzieliście go? Ty peczku. Proszę cię. O Jezus Maria. To Eni zabili. Nawet. Nice. To ma potka? Aha, on tego pota ma. Dlatego tak się wyleczył. Sprawnie. Dobra, powinien polecieć z łatwością tym gościu. Chyba, że będzie uciekał jakimś ultem, ale wątpię w to. O, nie dogonię go za nic. Kurde, jak uciekł. Nice. To było niezłe. Nie wiem, jak to w ogóle poszło. Znaczy, on go przerzucił. Ja po prostu źle Q użyłem. O, zabiję go znowu. Czy wyfleszuje? Nie, on nie ma flesza. On gra Ignite Ghost, całkiem ciekawe. Nie idę do niego, nie chcę się pomagać. Zbyt nafidowany typek. A, on nie uciekł. On ucieknie nawet. Czy nie? Tak, Jezus. O Boże. No, nie będziemy lecieć pod atak speeda. Polecimy sobie pod build taki. Wiecie. O Boże, idzie na moje Blue Fryer. A trudno. Spróbuję zabić tego Malphite. On nie ma ulti. Powinno dać radę. Tylko ja nie mam smite, szkoda. Ale on nie ma tam. Ma tylko flasha, którego zmarnował w sumie. Czy zmarnował? Nie? Chyba tak. Tu będzie szedł, jak nic. Ten flash! Gościu, co ty chciałeś zrobić? Nice. Radzą sobie w miarę przeciwniki. Trochę lepiej niż wcześniej. Ja mam skalę. Nie mam. Tylko pod Enią mam skali od AP, ale jaką miałam tu? Czyli połowa ponad. Ponad połowa na tych i na tym. Kurde. Nice. Myślałem, że gorsze były te skale u Jaxa. A to nawet nieźle działa. Zbudujmy sobie tego Hextecha, żeby mieć dodatkowego, wiecie, slowa i no, żeby dobijać przy okazji, jak uciekają. Będzie całkiem nieźle to działo. A, trzeci autoatak uaktywnia mojego tego, moją pasywkę, też spoko. Też przydatna wiedza. Nie będzie infernala, kurde. Na tym WW nieźle poleciało tego AD i wszystkiego, bo były niezłe infernale.
Liczbejna bym poleciał tram. A potem Rabadona chyba. Tak chyba zrobimy. Lich Wayne, Rabadon, Morello i na ostatni item też coś na AP oczywiście, Ability Power. A, Ludens nie, bo ja... A, Protobelta, racja, Protobelta. Nie, czekajcie, bo ja Hextech zbudowałem zamiast Protobelta. Co? Niemożliwe. Nie, Turret! Dobra, pieprzyć. 4-1, deck lepszy niż 3-0, tak. Weźmy sobie... Zacząłbym od tego najchętniej, bo to mi dużo da. To wzmocnienie... Sporo mu zadałem ogólnie tym Hextechem. Bo nawet niezłą skalę. 1/3, spoko. Weźmy sobie... Nie wiem, czy dużego buta nie polecisz, ale dobra. Zacznijmy od tego. I to też zbuduję chyba zanim wstanę, no. Znaczy jak wstanę, to zbuduję to od razu. Pożyjmy na tego Blue. No nie, pewnie Singed zabierze mi to Blue. A, nasz botlane przegrał, o dziwo. Myślałem, że wygrali. A dostali w dupę. 175 AP. Robią nam Drake'a, który by się przydał w sumie. A nie, nie robię. Przyda się ten Drake, bo on mi da... Te, jak one się nazywają? No wiecie, odradzanie, nie wiem, regeneracja many i regeneracja HP. 4%, ale zawsze. 4? Tak. Więc zawsze spoko. Co robimy? Oni, nie wiem, czy na tego Heralda już. No, ładnie wchodzą obrażenia, patrzcie. Kurde, nieźle. Dobre to. Na koniec sprzedamy chyba ten item na dżunglę i kupimy sobie Ludens Echo. No, zrobimy tak, ale to nie wiem, czy to się w ogóle zdąży to zrobić. Siema. Uważaj, jak cię złapie. Aha, mnie złapie. Nie bijemy się, ich jest tam czwórka. O fuck, mam ich. Czekajcie, o nie, za dużo. Za dużo ich. Tą MF-kiem dojechał. Kurde, ona by tak poleciała. Na mordę. Bardy, ty złodzieju. Kurde, szkoda. Chciałbym tego fraga. Ale, a nie, Medjaya mogłem zagrać. Racja. Tak dawno nie grywam. Tak mało nagrywam full upę postaci ostatnio. Zapominam o tym Medjaya zupełnie. I nie wiem, czy to da go zbudować. Czy będzie się opłacało jeszcze. Nie wiem właśnie. Czy go jeszcze budować? Ja mam mały zasięg z tego, jak ona by tu podeszła. Widzą mnie? Nie, ona mnie nie widzi. Co? Kto mnie zabił? Błaga mnie. Błaga mnie! Dobrze, że ci go zeslowował, ale on ma butę, frajer. Dobra, ja cofnę chyba w tych krzokach. Czy tam ktoś idzie? Nie, tam. A ten mnie uratował i się wypieprzy. O kurde. Yomu Ghost, elo. Idę tam. Idę. O kurde, ten jak ogrom. No nie! Nie użył mi się! Ha, dobra, pieprzyć to. W sumie gówno warte to, ale... Nie, on miał serię, to dużo warte. Ja pieprzyłem tą akcję. A, to trudno.
Weźmy sobie jeszcze te wilczki. Ile mi brakuje? 1000 golda. Kurde, to dużo. Kurdi. To kurde jest dobre. Weźmy sobie to. Weźmy sobie górną dżunglę. A ten tam puszuje ostro. Zabijam go. Jezus Maria, ten ult. Ona padnie czy nie? Nie, dobra, przeżyła to. Jakoś. Ta MF-ka strasznie duża. Jezu, ona ma 170 farmy, nice. Kurde, jaka różnica, Silver. Weźmy sobie szybciutko tą farmę. Za wcześnie to ja użyłem. Spróbowałbym jeden na jeden z tym typkiem. Ale czy on będzie chciał się bić w ogóle? Ostatnio go zabiłem, ale teraz... Kurde, on potem resa poszedł. Tego nie zabije chyba. Ale jest szansa. On chyba będzie szedł tutaj w te krzaki, jak zwykle w sumie. Tutaj zazwyczaj ludzie idą. Nie. Idzie tędy. Elo. No trochę. Uznał, że nie ma szans po prostu. Idę z Maria, idą tu. Chyba ucieknę. To mi się wydaje. Tam. Małe mam momenty, mam mobilitki czy co? Nie. Wyzdziwiam. Blisko typie. On tu staje, robi tego. Nie, no to kościół, ale dobra. Nie tak mam dużo tego. Strasznie dużo many mam przez to, że mam to gówno na dżungli. Strasznie dużo many odnawia. 18% straconej many. Dodatkowo musimy 9 tego mana regena w dżungli. Strasznie dużo. Ile dobre są te itemy na dżunglę, bardzo. Bardzo opłacalne. Panowie, gdzie? Trudno. Elo, pistolet w mordę dostała. Gangsta. Dobra, weźmy sobie szybko tego Drake'a i cofnę sobie po tego Witchbane'a. Nie no, mocny ten Jax, mocny 6-1. Na chillku, strasznie. Na chillku dobijamy fragi, jakieś tam last hity, elo. Ładny mam ten spell wam dzięki temu stechowi. No. Kurde, jakbym miał tak z 500 AP, to byłoby fajnie. Tylko czekajcie, muszę sobie szybko zrobić to i chyba po tym chciałem polecieć. Medzaję sobie może pójdę teraz. Ile on kosztuje? 1400 chyba. Ja mam 1000 golda teraz. On da 1400. To muszę mieć 3800, ok. Hello. Nawet ulti nie używam, no jestem pieprzonym żydkiem. Gdzie mi tu? Będzie ult? Nie mam za bardzo jak pomóc tej MF, tej Ance. Kurde, nieźle. Jezu, użyłem Hextecha, żeby wziąć tego fra. A, pieprz to. Tylko, że wziąłem teraz cztery. Nie, jednego fraga, wziąłem dwie asysty, a nie miałem Medjaya. Trochę lipa w plecy jestem trochę. Ale polecę go już tam. Może się uda z tego, a z tego sporo movementa, więc to jest o tyle fajne. Tylko nie wiem, czy to nie jest koniec gry.
Full AP. Nie, to nie jest koniec. Na szczęście, bo wstałem już. Tylko no strasznie. Jezus Maria, sporo bije. Kurde. No prawie dwa te wzięli. Prawie dwa turety nexusowe, ale one się dosyć szybko respią. Aha, jeżeli oni ich wypieprzą tamtera, to już nie będzie miało miejsca. Tak, zabić ciężko. Spróbujmy tam coś zrobić w sumie, no bo co oni mogą. Dobra, oni ich tam wypieprzy. Koniec. Znaczy Malphite tego nie obroni, nie ma jak. Samemu. Ja zużył teraz Rabadona i Protobelta. Znaczy nie, Protobelta nie chciałem. Później ostatecznie. A nie, ja tego nie kończę. Nie, nie, nie. Nie ma co. Kurde, ludzie, nie. Proszę was, dobrze. Wierka się dopiero zaczęła, wy już ją kończyć chcecie. No ludzie, ogarnijcie się. Strasznie fajne zachowanie. Wziąłbym tego Drake'a też. Tylko szkoda, że tylko jeden Infernal w tej grze. Jakoś tak pomieszane wszystkich Drake'ów po trochu, poza tym Mountainem. Dziwne. Słabiutki push tym Jaxem. W sensie wolno się puszczę każdego moba. Ale nie no, niby na hita są. Dobra, wzięte. Cofnijmy sobie, kupmy sobie absurdalnie. Czekajcie, oni tu będą szli jakoś, co? Oni coś próbują? Oni chyba, teoretycznie oni powinni teraz tylko puszować, tyle, odpuszowywać. Tyle, nie powinni się bić, ale ja mogę sobie go wziąć na przykład, typeczkę. Gitara się ma. Dobra. Nie mamy żadnego, żadnej asysty ani niczego. Aha, no i ty chcesz go upieprzyć, serio? O kurde, to jak go uleczył. Dobra, nice. Dobra, jednak lepiej to wyszło niż myślałem. Mam bo cooldown strasznie. Nie wiem co. A, bo dobra, też. Buduję sobie na ostatni ten Morello. Zamiast budka. Powinien mieć spokojnie dużo cooldown. Aha. Jak ona ją upieprzy, to jest koniec gry. No ale co, i tak koniec gry. Nie, czekajcie, gdzie jest ta Orianna? O nie. I teraz nie wiem, czy ja mam zabijać, czy co mam robić w ogóle. Ja tego nie chcę. Nie, błagam cię, nie kończ tego. A nie mam nawet asysty. Dobra gierka. Dobra, trudno. Tyle, no full AP Jax. No nie nadbieraliśmy za dużo tego AP. No ale zawsze te lepsze niż bez filmu dzień. Nie Grzysiu? A w sumie nawet nie wiem. Ale tyle, no. Także jutro prawdopodobnie film o 21:00. I tyle. Na razie.